Mi się to nie podoba. Uważam, że mundial to powinien być w jednym kraju, ale z drugiej strony, jak możesz zorganizować mundial w jednym kraju, jak od następnego mundialu masz 48 drużyn. Ale jak się zastanawiam tak, jak zorganizujesz mundial 48 drużyn? Jak ich podzielisz na grupy? Znaczy, dzisiaj Champions League według mnie jest fantastyczna. Jest jasny, klarowny przekaz dla kibiców. No ale doszli wszyscy do wniosku, że można jednak zarobić więcej pieniędzy. Teraz tak, po co się tam piłkę zmienia? Czy po to, żeby to lepiej wyglądało pod względem sportowym? Nie. Żeby więcej zarobić. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem programu Dwa Fotele jest Zbigniew Boniek, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, wybitny piłkarz, człowiek orkiestra, grający w futbolu na różnych instrumentach, między innymi był menedżerem, trenerem, znany szermierz z Twittera, a poza tym uczestnik Mistrzostw Świata i o tym chcemy głównie porozmawiać. Mistrzostwa bardzo Świata. Dobrze. I bardzo dobrze, bo jest o czym. Jest o czym, absolutnie. Powiedz mi, miałeś trzy mundiale, ja to liczę tak, jeden. Mundial debiutancki w 1978 roku, pełen nadziei, w zasadzie spełniony dla ciebie jako piłkarza, gorzej dla drużyny. Drugi fantastyczny, trzecie miejsce, trzy bramki zdobyte na Camp Nou w meczu z Belgią. I trzeci mundial w 1986 roku, nadzieje wielkie, ale niespełnione. Powrót po, powiedzmy, wyjściu z grupy, ale dość szybko, nie tego się wszyscy spodziewaliśmy. I od czego mamy zacząć? No właśnie od czego? Może od końca. Od końca. Ja bym się z tobą nie zgodził, że mundial w 1986 roku to był mundial jakichś niespełnionych nadziei, że to były wielkie nadzieje. Nie, wręcz przeciwnie. To był mundial, który od samego początku był, że tak powiem, bardzo trudny do ogarnięcia pod względem organizacyjnym, pod względem medycznym. Pojechaliśmy do Meksyku, do Monterrey, niesamowita wilgotność, ciepło. Location taka, że jakbyśmy dzisiaj zawieźli naszą reprezentację do takiego location, to podejrzewam, że na drugi dzień by wszyscy sobie wzięli prywatny samolot i by wrócili do domu. Wrócili do domu, wrócili do kraju. Szalenie ciężko tam nam było, ale mimo wszystkośmy też potrafili zremisować pierwszy mecz chyba z Marokiem, jeżeli się nie mylę. Później żeśmy wygrali z Portugalią 1-0. 1-0. Przegraliśmy z Anglią, to był wielki dzień Linekersa, ale żeśmy wyszli z grupy. No i później żeśmy trafili już na tą bezpośrednią eliminację na Brazylię i po 30 minutach powinniśmy prowadzić 2-0, a skończyło się o 4-0 dla Brazylii, bo strzeli nam potem bramkę z karnego, który dzisiaj w erze VAR-u by absolutnie był anulowany, bo faul, oprócz tego, czy nie wiadomo, czy był faul, to był poza polem karnym, ale wtedy nikt nie protestował, wtedy decyzja sędziego była święta. Strzeli nam bramkę na 1-0, bo wiadomo, że to się rozkleja. Z tego meczu z Brazylią, pamiętam, że kiedy grano nam hymn, stałem na środku i pamiętam, słońce świeciło jak niesamowicie, 12 godzina, Guadalajara, ciepło, wilgotność. Mówię, świeci słońce, a cienia nie ma. Mówię, jak to jest możliwe? To pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Dopiero jak podniosłem nogę, to mój cień był pode mną, czyli słońce było, można pionowo. Powiedzieć, prawie pionowo 90 stopni. Gdzieś się troszeczkę męczyli pod względem, może powiedzieć, tak medycznym, pod względem medycznym to na tych mistrzostwach nie byliśmy absolutnie przygotowani na te temperatury, na tą wilgotność i na to, cośmy w Meksyku, w Monterrey nas spotkało. A szkoda, no bo jak to się mówi, no w fazie pucharowej zawsze można mieć nadzieję, że się gdzieś tam lepiej wylosuje albo na kogoś innego się wpadnie. Natomiast no Brazylia wtedy była akurat w tym dniu dobrze dysponowana. Strzeli nam bramkę 1-0 po herbacie. A powiedz mi, a co myślisz, kiedy ktoś ci powie, że to był jeden mundial za dużo dla Piechniczka po prostu? Że wiesz, to co się stało w Hiszpanii, wspaniały start, trzecie miejsce i jeszcze 4 lata. Były próby odejścia Piechniczka z reprezentacji, to wiesz, wcześniej. Kilka lat. Po tym sukcesie chciał odejść, potem został, namówiono go. Czy jest coś takiego, jak ta drużyna była tak troszeczkę jak przeniesiona ciąża? To znaczy, ja nie wiem, jak wygląda przeniesiona ciąża, ja się tak... No, ale to można... Także trudno mi na ten temat... Ginekologii można popytać paru ginekologów. Oczywiście. Nie wydaje mi się. Ja uważam, że trener Piechniczek, jak każdy trener po sukcesie w 1982 roku, chciał ten sukces jakoś przenieść na jakieś takie prywatne osiągnięcia. Pewnie chciał więcej zarobić, chciał pojechać się trenować na zachód. No nie bardzo to się gdzieś tam udało. W końcu kiedyś dalej pojechał. Natomiast ja uważam, że nie. Ja uważam, że Piechniczek to był dobry trener. Ja mam zupełnie inne
wrażenia. Czasami mam tak, że my lubimy narzekać, zmieniać, krytykować, wymieniać. Natomiast ja uważam, że taki najbardziej czarny i najtrudniejszy okres w polskiej piłce, niewykorzystany, to był po mundialu w 1986 roku. Bo ja uważam, że przychodziła nowa generacja piłkarzy, Dziekanowski, Prusik, Tarasiewicz, Dowczyk, Kubicki, Urban, nie wiem, czy to się tam Ziober, Jacek Furtok, Romek Kosecki. Jacek, to była drużyna, która jeżeli dalej by był Piechniczek, to ja bym na pewno tak szybko z tej reprezentacji nie zrezygnował, zresztą ja potem jeszcze grałem przez rok w reprezentacji. To był niesamowity potencjał, można było myśleć poważnie o Italia Novanto, Italia 90. Natomiast no, Piechniczek, nie wiem, czy zrezygnował, czy z niego zrezygnowali i trochę, no tak, trochę się robił taki kabaret wokół reprezentacji przez kilka lat i wydaje mi się, że to jest najbardziej niewykorzystany potencjał polskiej piłki. No ale to mówimy o potencjalnie zmarnowanym, a nie o mundialach, nie, absolutnie, na którymśmy byli. Także... Jak chcę mówić o mundialu, ty pojechałeś tam jako człowiek Romy, jako pełny zawodowiec, przyzwyczajony do zupełnie innych standardów. Jak to traktowałeś? Takie warunki, jakie były w Monterrey, jakie były w Meksyku, a więc, nie wiem, kilkaset metrów do stołówki, brak klimatyzacji, takie rzeczy. Patrzyłeś na to z dystansem, nie wiem, próbowałeś wstrzymać bunt? Ja się urodziłem, wychowałem w Polsce takiej, jaka była, prawda? Czyli żeśmy wtedy nie narzekali na mieszkanie, żeśmy byli wszyscy dostosowani do trudnej rzeczywistości, prawda? Do szkoły chodziło się na pieszo, nikt się samochodem nie podwoził. Żyło się od pierwszego do 31. Nikt nie był bogaty, nikomu się nie przelewało i byliśmy wszyscy przygotowani do tych schronisk, do hoteli trzeciej kategorii, także ja specjalnie nie narzekałem. Wiedziałem, że jak jadę na reprezentację, byłem przygotowany przez 4 lata, bo ja w 1982 roku, jak wyjechałem do Włoch i do 1986 roku, do Mistrzostw Świata w Meksyku, to mi się bardzo często zdarzało, że wysyłała mi federacja jakiś taki telegram, wtedy jeszcze telegramy się wysyłało. Gramy na wyjeździe, hotel taki i taki, koniec, kropka. Ja musiałem sobie z Tyrunu sam jechać do Mediolanu, do różnych ambasad, do różnych konsulatów, żeby załatwić wizę, bo wszędzie trzeba było wizę. Ja musiałem sam sobie opłacić samolot. No ale zwracali ci pieniądze. Kto? Gdzie? Kiedy? ZP, jak? Nie? Nie, no ale o czym my mówimy? Jasiu, to jest w ogóle... No dobra. I ja w ogóle ani nie płakałem, jeździłem, bo ja kochałem grać w reprezentacji polskiej, to było najważniejsze. Ja pamiętam, kiedyś był taki nawet mecz, jak pojechałem do Juventusu, Juventus chyba grał z Mediolanem, a myśmy grali z Związkiem Radzieckim. No i wtedy nie było terminarzy oficjalnych, nieoficjalnych. Polacy tak ustawili mecze, że w dniu meczu Juventus-Milan był też mecz Polska Związek Radziecki. W Moskwie, na Łużnikach. W Moskwie, na Łużnikach, przegrany zresztą 2-0. To jest mecz, gdzie najbardziej czułem się pokopany w całej mojej karierze, no ale mniejsza z tym. I ja pamiętam, że Juventus nie chciał mi w ogóle puścić. Mówi, ty nie pojedziesz na ten mecz, no mamy mecz z Mediolanem, my ci płacimy, nie pojedziesz. Jak pojedziesz, to będziesz tutaj u nas miał problemy, czy coś takiego. No co zrobiłem? Kupiłem sobie bilet, pojechałem, mówię, panowie, przepraszam, dziękuję, jestem Polakiem, to jest reprezentacja moja. Ja gram w reprezentacji polskiej, bardzo mi przykro, że tak się złożyło, ale ja jadę na mecz reprezentacji polskiej. Także to był w ogóle inna rzeczywistość, w ogóle nie ma co do tego. Ale myślę, że ci się nie podobało. Wiesz dlaczego? Bo cichociemni, którzy byli tam w ekipie, pisali raporty na Rakowiecko, do MSW, że Boniek jest buntownik, Boniek to, Boniek tamto, nie podoba mu się, że nie do ogarnięcia. Proszę? Że nie do ogarnięcia. Nie do ogarnięcia, widzisz. Nie dałeś się tym naszym czerwonym bondom opanować, co? Nie, no oczywiście, no zawsze było śmieszne, żeśmy jeździli gdzieś na jakieś mecze reprezentacji, zawsze jeździł z nami ktoś, jakiś niesądny zawąd do samolotu, do autokaru, wsiadł jakiś opiekun niby, nie wiadomo kto to, nie wiadomo skąd to, a to wiadomo, był to człowiek, który gdzieś tam donosił, co się działo. Troszeczkę żeśmy się z tego zawsze pośmieli i... Było wesoło. Dobra. Zostawmy 86 rok i tak skaczemy z tematu na temat, ale tak naprawdę powinniśmy zacząć od 78 roku. 4 lata wcześniej oglądasz Mistrzostwa Świata drużyny Kazimierza Górskiego. Mam 18 lat. Masz 18 lat, płaczesz ze szczęścia, a to po Wembley, ale płaczesz. I co, myślisz, że za 2 lata już złapiesz, będziesz w jednym, stał na boisku obok Tomaszewskiego, Laty, nie wiem, Dejny, Włodzimierza Lubańskiego. Ja wiem, że marzenia się spełniają, Amerykanie w to wierzą, ale nie chce mi się wierzyć, że chłopak z Bydgoszczy, który dopiero zaczyna grać, może nie zaczyna, bo już reprezentacja juniorów, nagle
zaczyna patrzeć na nich, mówić, tak, zagram z nimi. Nie masz takiej świadomości. Jak człowiek jest młody, tak nie myśli. To nie jest takie świadomości, bo my dzisiaj chcemy ocenić wszystko przez pryzmat dzisiejszego rozumu, dzisiejszego sposobu myślenia. No to na pewno. Natomiast kiedyś młody, to jesteś niezwyciężony, prawda? Jak jesteś młody i cię w boku szczyka, to się śmiejesz. Jak jesteś stary, cię w boku szczyka, to jeszcze robić rezonans magnetyczny, prawda? Bo nie wiesz, co się dzieje. Tak samo człowiek sobie nie zdawał sprawy. Ja wiedziałem, że się rozwijam, ja już grałem w Zabiszy, miałem 18 lat. W meczach towarzyskich zimą na obozach to się grało z pierwszą ligą, z ekstraklasą. Różne mecze się grało, już tam się z Lechem Poznań, myśmy jako Zawisza często grał z Lechem Poznań, czyli tam Jakubczak, inni. No, gdzieś człowiek blisko tego kręcił, natomiast no, człowiek nie zdawał sobie sprawy w 1974 roku, oglądając mundial, że w 1975 w marcu zadebiutuje w tej reprezentacji. Oczywiście w tej reprezentacji zadebiutowałem, ten debiut był z Argentyną na stadionie w Chorzowie i pewnie no, marzenie było, żeby pojechać na mundial w 1978 roku, ale najpierw trzeba było się zakwalifikować i do tej drużyny wejść. Nie było łatwo wejść do tej drużyny, bo to jest drużyna, która była scementowana wielkim sukcesem. Trener był razem z tą drużyną. Trener w pewnym momencie widział, że ta drużyna troszeczkę się rozchodzi, rozkłada. Zresztą to było widać w 1976 roku na wiosnę, przed wyjazdem na Olimpiadę w 1976 roku, gdzie na wiosnę trener zrezygnował z niektórych zawodników, zrezygnował z Kazia Dejne, odebrał nawet opaskę kapitana, ale potem i tak na koniec wszyscy wrócili, ta ekipa pojechała na igrzyska. Olimpii. Ofiarą został Boniek, który nie pojechał. To znaczy, nie tylko ja zostałem ofiarą, bo ciężko było do tej drużyny, która osiągnęła tak wielki sukces, wejść. To jest to samo, co się stało w 2016 roku. Drużyna, która osiągnęła sukces w 2016 roku z Nawałką. W 2018 roku ciężko było się komukolwiek nowemu złapać. I jakby ktoś tam nie miał kontuzji, to prawdopodobnie w pierwszym meczu wyszlibyśmy w takim samym składzie. Składzie. Czyli do tej drużyny było ciężko się dobić. I ale przeżywałeś to bardzo, bo wiem, że byłeś ten najlepszym piłkarzem wiosny w lidze, że grałeś w meczach towarzyskich i nagle jest decyzja, bo Boniek nie jedzie. Olimpiadę? Na igrzyska. Specjalnie mnie to... Ja wiem, jaki był wielki plus. Miałeś trochę czasu i w tym czasie wziąłeś ślub. Ożeniłem się. Do dzisiaj jesteśmy wspaniałym małżeństwem, także się ożeniłem. Pojechałem na 10 dni na wakacje z moim przyjacielem Heniem Miłoszewiczem, który niestety już nie jest wśród nas. I fajna jest dobra sprawa, że reprezentacja pojechała, zdobyła srebrny medal i wracali jak banici. A pana Kazimierza Górskiego już na lotnisku chciano zwolnić. Ileś x lat potem reprezentacja pojechała na olimpiady, zdobyła też srebrny medal w Barcelonie i przyjeżdżali jak gwiazdorzy, to się różnie zmienia, ale dobra, mówimy o mundialach. Tak, no i dochodzimy, 78 rok. I potem dochodzimy, 78 rok. I ja myślę, że w 78 roku w teorii mieliśmy najsilniejszą drużyną teoretycznie w historii polskiej piłki. Natomiast no, tam kilka elementów nie zagrało, bo tam pojechał Włodek Lubański, historia polskiej piłki, który według mnie był w dobrej formie, ale który był gdzieś tam wykorzystany przez trenera part-time, prawda? Był Diabeł. Andrzej Szarmach, który był znakomitym strzelcem, środkowym napastnikiem, ale czasami wychodził w pierwszym składzie Iwan. Czasami na środku obrony grał Gorgoń, a czasami Kasperczak. W bramce zaczął Tomaszewski, wszedł Kukla. Mieliśmy trenera Jacka Gmocha, który według mnie był fantastycznym. Mi się podobał Jacek Gmoch, bo był inny. Był taki, że tak powiem, wprowadzał pewne standardy, które gdzieś dopiero potem weszły. Zamykał treningi, nie wpuszczał dziennikarzy. To wtedy było nie do pomyślenia. Ale to potem zaczęło funkcjonować ileś lat temu, gdzie te takie 15-minutowe sesje, potem dziennikarze wychodzą, czyli on to wyprzedzał. Miał jakieś, pamiętam, pomysły. Mówił, że obrońcy mają za mało odwagi. W związku z tym, jak byliśmy na obozie przed mundialem, to myśmy spali w hotelu Solec w Warszawie, a obrońcy chyba 3-4 dni w Rembertowie, tak? W namiocie, prawda, żeby się przyzwyczaili do trudnych warunków. To dzisiaj, jakby ktoś o tym pomyślał, to w ogóle... Zaprzą komputery do roboty. Pojechaliśmy na te mistrzostwa świata i uważam, że mieliśmy duży, duży potencjał. Oczywiście zajęliśmy pierwsze miejsce w grupie, bośmy wygrali z Tunezją 1-0, zremisowaliśmy w meczu inauguracyjnym z Niemcami 0-0, potem pokonaliśmy Meksyk 3-1.
ten Meksyk, który myśmy pokonali, to jest taki sam Meksyk jak teraz, bo to jest ciągle ta sama drużyna. Dobrze wyszkolona, techniczna, szybcy, niesamowicie zadziorni. Dynamiczni. Dynamiczni, ciągle tak się doczepią do ciebie jak mucha, prawda? Są dużo, dużo agresji, potrafią grać w piłkę, ale nie mają jakiegoś dobrego, wybitnego napastnika, nie potrafią strzelać za dużo bramki, aczkolwiek są dobrze technicznie. To jest ta sama drużyna. Z tą samą drużyną się spotkamy teraz. I uważam, że mieliśmy więcej możliwości. Ale tak, wygraliśmy grupę, wpadliśmy na tą najbardziej korupcyjną grupę, czyli Polska, Argentyna, Brazylia i Peru, gdzie było wiadomo, tam nie mogłeś wygrać. Ja się zastanawiam, co by było, jakby Kaziu strzelił karnego z Argentyną, no bo my tego meczu prawdopodobnie nie mogliśmy wygrać, bo tam wszystko było robione pod Argentyną. Zresztą sam fakt, że trzecie spotkanie w grupie, Polska, Brazylia i Argentyna, Peru. Argentyna, Peru nie grało tej samej godzinie meczu, co Polska, tak, Brazylia, tak. Tylko 4 godziny po tym i musiała wygrać co najmniej 4 golami różnica, wygrała chyba 5 czy 6. Czyli no, śmierdzi na odległość. No, pamiętajmy atmosferę polityczną. Prezydent Videla, który był dyktatorem. Prezydent Videla, tak, oczywiście to w ogóle były ciężkie. Myśmy nie mieli całej tej świadomości, bo człowiek nie miał dopływu do tych wszystkich informacji. Natomiast no, ja uważam, że mogliśmy tam dużo, myśmy pojechali, tam za dużo było takich problemów, czy gra ten, czy gra tamten, nie było wypracowanej pierwszej jedenastki. Niektórzy grali zawodnicy, którzy mieli jakieś fory u trenera, którzy według mnie dziś, jak z perspektywy, nie zasługiwali na to, żeby w tej drużynie... Tak zwana grupa inżynierów. Można tak to powiedzieć. Gdzieś tam się były jakieś sprzeczki o $100, o 200, jakieś premie, czy coś tak. Mnie to trochę mierziło i patrzyłem na to z boku. Ja pamiętam tam nadmian, taki mały konflikt z niektórymi wypanowali. Co wy tu myślicie o 100-200 dolarów? My tu przyjechaliśmy grać, żeby zdobyć tytuł mistrza świata. I teraz tak, to była drużyna, która już pewna siebie, trochę zmanierowana po 1974 roku. Niektórzy wiedzieli, że to są... Najedzona, sycona i kilku młodych zawodników, którzy chcieli rozwalić świat. Prawda? I system. Rozwalić system. Ale ja uważam, że potencjał był tam bardzo duży. Ja na przykład Lubański, który był moim idolem, jak byłem młodym chłopcem i pamiętam mecze Górnika, no, Lubańskiego, wszyscy patrzyliśmy jak na święty obraz, prawda? Nagle się okazało, że jestem z nim razem, gram, chodzę, rozmawiam, jestem na ty. Pamiętam w Peru taki moment w 84 minucie, schodzę z boiska, na moje miejsce wchodzi Lubański. Na ostatnie 4-5 minut mi się prawie łza w oczach zakręciła. Kurczę, za mnie wchodzi Lubański. Idol. Kiedyś marzyłem o tym, żeby go poznać. A z kim dzieliłeś pokój wtedy? Z Tomaszewskim Jankiem? Jankiem Tomaszewskim. Janek cię uczył z zawodu? Fantastyczny był. Janek zaczynał w bramce grać i jak był mecz, dzień przed meczem o godzinie 10, 11, 12, Janek gasił światło i mówi, Zbyszek, śpimy, bo jutro... Koncentracja, ciężki mecz. Ale jak wszedł kukla do bramki, to Janek chciał ze mną do drugiej, trzeciej w nocy grać w karty. Mówi, co tam jutro, ty jesteś młody, to i tak ci sił nie zabraknie. Czyli tam były takie... Janek był pod prądem zawsze. Janek cały czas był pod prądem, z nim zawsze było... Wesoło. Pamiętam, jak pojechałem do Łodzi w ogóle do Widzewa i poznałem Janka, to mi się wydawało w ogóle na historię, Wembley, historię, bo patrzyłem na niego jak w obraz na początku. No, tak. Słuchaj, ale taką legenda powstała po tym, wykorzystany rzut karny, Dejny, ty pytający Dejne, czy da radę strzelić. Czy widziałeś to słabość? Wiesz, jak jest z legendami? No wiem. Wiesz, jak jest z legendami? Najczęściej czarny. W naszych czasach, że szedłeś do kina na amerykański film Baba na żołnierzu. No. A wiesz, jak się kończyło? Tak. Jak wchodziłeś do kina, mówiłem, bardzo państwa przepraszamy, ale to nie jest film amerykański, tylko... Radziecki. Radziecki i nie Baba na żołnierzy, tylko Ballada o żołnierzu. To jest to samo z tym rzutem karnym. Na olimpiadzie w Niemczech też był rzut karny bardzo ważny i jeden drugiego się pytał, kto wykonuje rzut karny. Było założenie. Rzut karny strzela Kazimierz Dejna, drugim do wykonania karny jest Zbigniew Boniek. Ja się w tym meczu czułem... Świetnie, znakomicie. I miałeś chęć strzelać? Nie miałem chęci strzelać. To wszystko są legendy. To są legendy powielane, potem przebaczone. Ale mnie nie było w Argentynie. To legenda jest taka. Jest rzut karny, ja biorę piłkę, idę do Kazimierza, mówię, Kaziu, rzut karny. Dobrze jest? Czujesz się dobrze? Dobre? Wal. Powodzenia. Boniek poszedł do Kazia i się pytał, czy może on strzelać rzut karny. Ty sobie wyobrażasz taką sytuację, no to jest nie do pomyślenia, w ogóle tworzenie jakieś, ja byłem z Widzewa, Kazik był z Legii, jakieś mówienie, że w ogóle jest jakieś w ogóle zatargi. No może zazdrosny byłeś, że zazdrosny, w ogóle śmieszne. A jakbyś strzelał temu Fijolowi wtedy?
Jestem przekonany, że bym strzelił tego karnego, bo ja bym na pewno strzelał dołem bardzo mocno. Ja dołem bardzo mocno i pewną wewnętrzną częścią stopy. Nie wiem, czy bym strzelił, ale kto mógł pomyśleć, że Kazi nie strzeli rzutu karnego? No nikt, no ale jakby strzelił, natomiast Kazi miał strzelać, co zrobić? Nie strzelił? Nie zdarza się. Może Boniek by strzelał, by nie strzelił. Może Lato by strzelał, by nie strzelił. Natomiast graliśmy fantastyczne spotkanie. Szkoda, mówię, szkoda tego rzutu karnego, no ale... Ale wiesz na czym polega jeden wielki paradoks tego? Mhm. Zajęliśmy piąte, ósme miejsce, dla Jacka piąte, Gmocha, dla złośliwszych, że ósme. No dobra, ale byliśmy w pierwszej ósemce, a piąte, ósme, absolutnie. Był wielki niedosyt i dzisiaj odbiera się to nie jako sukces, tylko właśnie tego rodzaju historię. Czy Dejna jest strzelił karnego, czy Boniek nie ustąpił mu miejsca przy stole ping-pongowym, wiesz. To wszystko gdzieś tam wraca. No ze stołem ping-pongowym to jest następna legenda. Z kim gram w ping-ponga. Bum, 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 bum. Nawet przychodzi Kaziu i mówi, słuchajcie, młodzi, dajcie, bo musimy tutaj seta zagrać. Zaczekaj, Kaziu, skończymy to. Będziemy grać. Nie, teraz nie, Kaziu, teraz nie, bo teraz my gramy. Jak skończymy, to będziemy grali. Koniec, kropka. I na tym się... Czyli nie uznawałeś hierarchii w drużynie? Spokojnie. Hierarchię gdzieś tam jakąś uznawałem, no ale z drugiej strony... Są granice. Są pewne granice. Jakieś mi się chce śmiać. Gdzieś niedawno czytałem wywiad gdzieś z Włodkiem Lubańskim. To takie legendy. No tak, rzeczywiście tam było. Musiałem interweniować. Gdybym nie interweniował, to nie wiadomo, co by się stało. Czy Kaziu by pobił Bońka, prawda? Ja bym chciał to widzieć, jak Kaziu mnie... Chyba byłeś szybszy chyba, w zwarciu. Ale w ogóle, to w ogóle jest śmieszne. Ja ci powiem coś. Z Kaziem Dejną, kiedy Kaziu wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ja pojechałem dwa razy z Juventusem na turnę do Stanów Zjednoczonych, to dwa razy przyjechał Kaziu Dejna na 2-3 dni do tego samego hotelu, żeśmy razem rozmawiali, byliśmy. To już był taki trudny okres w jego... Chyba pomogłeś mu nawet trochę. Zostawmy, to nie ma żadnego znaczenia. Nie ma w ogóle co o tym mówić. Natomiast stworzenie jakiejś takiej jakiejś mitologii, że Boniek z Dejną jakieś w ogóle problemy, czy nie problemy. Pamiętam kiedyś jakiś mecz towarzyski, dzisiaj można powiedzieć, graliśmy jakiś mecz chyba w Łodzi, już nie pamiętam z kim, czy z Irlandią, czy ze Szkocją. No i pamiętam, Kaziu tam wieczorem sobie chyba troszeczkę pofolgował, wyszedł czy coś takiego i rano mówi, wziął nas, zawołał do pokoju mnie na wakiem i panowie, dzisiaj musicie trochę więcej za pana Kazimierza pobiegać. To była cała satysfakcja. Wiemy. Oczywiście Kaziu był prawie jednym z najlepszych na boisku, bo Kaziu w piłkę grać potrafił jak mało kto. Coś takiego. Natomiast tworzenie na siłę takich animozji, ale to wynikało jeszcze z tego, że ja troszeczkę w tamtych czasach byłem zero. Jeden. Albo ktoś mnie lubił, albo ktoś mnie... Nie lubił. Z dziennikarzami żyłem jak żyłem. Było wielu, z którymi byłem na ty, miałem dobre stosunki. Wiesz, to jest trochę tak. A z niektórymi po prostu, jak to się mówi, miałem w głębokim poważaniu. Człowiek był młody, butny i żyliśmy w takiej rzeczywistości. Natomiast tworzenie jakichś mitów, to jest śmieszne. No, ale jak myślisz, kto to wypuszcza takie rzeczy po latach? Koledzy z drużyny, nie wiem... Trenerzy, dziennikarze nie byli tak blisko wtedy. Było ich po prostu o wiele mniej. Nie było mediów społecznościowych, nie wiem. No zupełnie ten świat medialny inaczej wygląda. Dzisiaj to jednak jakoś tam wraca we wspomnieniach. Ja uważam, że są pewne rzeczy, które są owiane tajemnicą i nigdy, ja nigdy do końca pewnych rzeczy bym nie powiedział o niektórych moich kolegach i tak dalej. Bo nie, uważam, nie, są... nie napisał książki skandalicznej, tak? Nie napisał książki skandalicznej. Nie mam potrzeby sprzedania 100 tysięcy kopii czy 50, żeby tam kogoś ośmieszyć, o kimś prawdę powiedzieć i tak dalej, bo pewne rzeczy muszą umrzeć razem ze mną. Natomiast ja do tego świata nie należę. Poza tym ja zawsze miałem jedną zasadę, że jak coś mi się nie podobało, podnosiłem telefon albo szedłem i rozmawiałem w oczy. Nigdy nie wysługiwałem się innymi ludźmi. Ja zdaję sobie sprawę, bo ja czasami jak siebie tak analizuję, jakie byłem w młodości, to daję sobie sprawę, że nie musiałem się wszystkim podobać. Ale z drugiej strony, jak chcesz w życiu coś osiągnąć, jesteś zbyt gorszy, tata był elektrykiem, mama krawcową, no to musisz być twardy, musisz być silny, musisz... Gdzieś się przebić. Musisz się gdzieś przebić. No, ja się przebiłem w czasach dzisiaj nie musiałbym się przebijać. Dzisiaj, jak miał 19-18 lat, to pewnie za kilka milionów euro ktoś już chciał mnie kupić. Ja to musiałem do 26 roku życia grać w Polsce, byłem zadowolony, bo grałem w pięknym klubie, gdzie czułem się fantastycznie. Natomiast musiałem przygotować całą rzeczywistość do tego, że ja w 26 roku życia wyjadę i tak to wszystko zorganizowałem, że już mi nikt nawet tu nie przeszkadzał specjalnie. No tak. A było oficjalnie można wyjeżdżać w wieku 30 lat. Że potrafiłem o swoje
potrafiłem o swoje walczyć. No dobrze, ale, wiesz, jak na ciebie ludzie patrzą? Połowa ludzi wielbi cię za 3 bramki strzelone Belgii na Camp Nou, a połowa, ale to jest Polska, wypomina ci, że nie wiem, przegrałeś z Łotwą, na przykład. Wiesz, i to jest oczywiście trudno położyć na jednej szali, bo to jest głupota. Z Łotwą to mi się najbardziej mi się chce śmiać z tą Łotwą, bo ta Łotwa to wcale nie była taka śmieszna drużyna w tamtych czasach. Bo to było tak, akurat to było po nieudanym mundialu w Korei. Mhm. Kilku zawodników, Olizadebe, Krzynówek, inni byli chorzy, Marek Koźmiński zrezygnował, trzeba było dawać na nową drużynę. Ten mecz mogliśmy wygrać 3-4-1, przegraliśmy 1-0. Tylko to nie była śmieszna drużyna. To jest drużyna, która zajęła w grupie drugie miejsce. Drużyna, która wygrała baraże z Turcją. Drużyna, która pojechała na Mistrzostwa Europy i w meczu inauguracyjnym z Remisowskim z Niemcami. Czyli to nie była śmieszna drużyna. Akurat tak się zużyli, mieli wysyp dobrych piłkarzy. Pokonali nas 1-0. Ja byłem trenerem, wziąłem to na siebie i nigdzie specjalnie nie płakałem, ale... A jak to odbierasz? Ja ci zadam takie pytanie. No. Bo to jest pewien problem. My lubimy wszystkich zrzucać z piedestału. Absolutnie. My jesteśmy w tym znakie. Powiedz mi jedną rzecz. Kim my się dzisiaj w Polsce chwalimy? W jakim temacie? Każdym. Nikim. No nikim. Ostatnio za papieża się biorą ludzie i a teraz się za papieża biorą ludzie, tak. Za prezydentów się za obecnego, później się wezmą. Dzisiaj na piedestale czasami są tylko sportowcy w momencie, kiedy im idzie. Ale jak już nie idzie, to już nas boli, że za dużo zarabiają. My po prostu tacy jesteśmy. Ale dobrze się czujesz w tym narodzie. To znaczy, oczywiście. No, nie ma wyboru. No. Nie ma wyborów, jesteśmy, cieszymy się, idziemy do przodu, ale ty masz rację. No tak to jest. Albo cię chwalą za jakieś tam strzelone bramki, albo za jakieś wygrane. Natomiast satysfakcja jest wielka, bo ja byłem na 3 mundialach. W każdym mundialu żeśmy wyszli z grupy. Na każdym mundialu żeśmy grali na pewno dobre... Chyba na każdym strzelałeś bramki? Nie, nie. Nie strzeliłem w 86 roku. W tym feralnym meczu z Anglią miałem dobrą sytuację. Strzeliłem słupek, przystanie 0-0. Strzeliłem 6 bramek, zagrałem chyba, nie wiem, 15 czy 16 meczów. Szkoda, że po 86 roku odszedł Piechniczek i tego zrobił się trochę taki trochę cyrk, bo uważam, że tak jak powiedziałem wcześniej, że był wielki potencjał, żeby pojechać na Italię 90 i to by był taki, że tak powiem, 4 mundial mój, a 5 mundial reprezentacji Polski jeden po drugim. Wtedy nie było tak łatwo pojechać na mundial jak teraz, to trochę inaczej wygląda. Może za wcześnie powiedziałeś pas, jeśli chodzi o reprezentację, bo to... Ja ci powiem coś, no myśmy... Kiedyś, jak miałeś 32 lata, nie było tego, co dzisiaj, nie było tej odnowy, nie było tych dodatków medycznych, inaczej grałeś od A do Z wszystkie... Nie wybierałeś meczów, jakie chciałeś grać, których nie chciałeś? To też bywa dzisiaj. Dzisiaj tak to bywa. Czasami wybieram sobie mecz, w tym meczu gram, w tym meczu nie gram, jest turnover, tutaj mecz o nic, to nie jadę, tu mecz o coś, to jadę i tak dalej. Poza tym myśmy trochę inaczej żyli, inaczej myśleli. W wieku 32-33 lat byłeś już troszeczkę skonsumowany. Ja wyliczyłem, że w 82 roku po mundialu, jak pojechałem do Włoch, zagrałem chyba 57 meczów i prawie wszystkie całe. To nawet w dzisiejszych czasach jest szalenie dużo, bo dzisiaj 57 meczów, jeden po drugim, całe mecze, to ciężko, ja chyba zagrałem 28 meczów w Lidze Włoskiej, 12 w Pucharze Włoch, chyba 13 czy 14 w Champions, czy wtedy się nazywało Liga Mistrzów. Puchar Europy, no nieważne. Puchar Europy, jeszcze zagrałem mecze z reprezentacją Polski. Wcześniej się człowiek gdzieś wypalał, wtedy nie było, że tak powiem, tego czynnika, który jest dzisiaj, bo dzisiaj umówmy się, dzisiaj w wieku 32-33 lat piłkarzom płacono tyle, co nam płacono, dzisiaj wszyscy by skończyli grać. Dzisiaj grają, no bo kto zrezygnuje z tak wielkiej kasy, którą ci dzisiaj płacą? Dzisiaj czynnikiem, który utrzymuje przy życiu wielu piłkarzy po 33-34 roku życia, to jest kasa. No oczywiście pasja, no bo chcą grać. Dbają o zdrowie i tak dalej. Ale oczywiście, ale pasja też wynika z tego, że warto możliwości piłkę fizycznych grać, bo możesz bardzo dużo zarobić. Inna jest dbałość o siebie i inna jest odnowa biologiczna. Inaczej to wszystko wygląda. Trudno porównywać. Ja uważam, że co 15-16 lat zmieniają się przepisy i trudno piłkarzy z różnych epok porównywać. Dobrze, wróćmy do mundiali. Najważniejszy, 82 rok. Najtrudniejszy. Każdy mundial był ważny. Ja wiem. No, to jest absolutny top, marzenie każdego piłkarza. 82 mundial był fajny z wielu względów. Przede wszystkim był to mundial,
na który pojechała drużyna, która miała szkielet jednej drużyny. Bo w 1982 roku szkielet drużyny stanowili piłkarze Widzewa. Młynarczyk, Żmuda, Boniek, Smolarek. Kręgosłup. Kręgosłup. Do tego dochodził Dziuba. UKS. Nasz człowiek, mimo że za UKS, ale wtedy stosunki były zupełnie inne. Nasz człowiek, Stefan Majewski. Paweł Janas. Buncol, Paweł Janas, Matysik. Później była grupa Skorłowski, Iwan, to byli wszyscy nasi ludzie, Grzegorz Lato, to była fantastyczna grupa ludzi. Pojechaliśmy z wielkimi znakami zapytania, bo przez pół roku nikt z nami nie chciał grać. Grać, bo myśmy byli drużyną niby kraju, gdzie jest reżim, gdzie jest godzina policyjna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli nikt z nami nie chciał grać. Mieliśmy mecze towarzyskie z drużynami ligowymi, żeśmy walili wszystkich od rana do wieczora, ale pojechaliśmy z wielką niewiadomą, jak to będzie, ale z poczuciem własnej siły. I proszę wziąć pod uwagę jedną rzecz, że myśmy grali pierwszy mecz z Włochami, drugi mecz z Kamerunem. Kamerun to była drużyna w Polsce nieznana, ale drużyna, która rodziła się potężna, dobra drużyna, która potem przez następny mundial osiągnęła dobre wyniki. Myśmy dwa razy zremisowali, z Włochami trochę szczęśliwie, z Kamerunem powinniśmy wygrać 5-2. No to już, już był pierwszy kryzys, no to nasz Polski, już... Zwalniamy, wyrzucamy. Piechniczka wyrzucić, Bońkowi się nie chce, bo już podpisał kontrakt zawodowy, coś tam. Potem gramy z Peru, z wielką drużyną, bo Peru wtedy była dobra drużyna. Uribek, Kubilas, tam było naprawdę wielu piłkarzy. Pokonujemy ich 5-1, i potem wchodzimy do tej drugiej fazy. I jesteśmy w grupie z Belgią i z Rosją. Zdobywamy 4 punkty, które są nam potrzebne do tego, żeby wejść do półfinału. Niestety w półfinale tak się złożyło, dostałem 2 żółte kartki. Uważam, że tą drugą w meczu z Rosją, to mi sędzia czekał na mnie, czatował na mnie, żeby mi dać żółtą kartkę. Zresztą to zawsze mówię oficjalnie, że absolutnie nie zasługiwałem na żółtą kartkę w tym meczu. Myślisz, że Włosi stali za tym? Znaczy, nie wiem. Czy Włosi stali, wiesz, to Włosi, Włoszech żyje... Nie wiem, 40 lat. Mojego życia i znam Włochów i wtedy Artemio Franki był szefem w UEFA czy coś takiego, wiesz. No comments. No comments. Jak to jest? Ty wiesz? Ty wiesz, ja wiem, nie możemy tego głośno mówić, jak może, mówi Andrzej Strejlał. Nie możemy głośno tego głośno mówić, ale ja uważam, że ta żółta kartka to była taka czekanie, żeby Boni się z kimś zderzył. I tak się zderzyłem z Bałtaczą chyba zupełnie przypadkowo i dostaliśmy on żółtą kartkę, żeśmy na siebie spojrzeli w 86 minucie. Przegraliśmy mecz półfinałowy z Włochami 2-0 po dobrej grze, bośmy dobrze grali. Wydaje mi się z perspektywy czasu, jak na to patrzę, że jednak chyba trener Piechniczek w tym meczu mógł na moje miejsce nic nie robić, tylko wystawić Andrzeja Szarmacha, jednak Włosi by się Andrzeja bardziej bali. Andrzej nie był w wielkiej formie, ale jego zdolności takie doświadczenie, umiejętność strzelania bramy, którą miał taką wrodzoną, tak. że zawsze mógł coś zrobić. Zresztą zrobił to w meczu o trzecie miejsce z Francją. Może by to inaczej wyglądało i tego meczu mi bardzo szkoda. To jest jeden z dwóch, trzech meczy, który mi w życiu brakuje, w którym chciałbym grać, a który nie grałem. Natomiast zdarzyła się rzecz bardzo fajna po meczu z Włochami. Bo jechaliśmy do tego Alicante, grało się mecz o trzecie, czwarte miejsce, już tacy, jak to się mówi, rozluźnieni, na luzie, idziemy do tego Alicante, fajne miejsce, piękne morze i tak dalej, pamiętam wtedy ówczesny chyba, nie wiem, jak to się nazywało, GK, Główny Komitet Kultury Fizycznej i Sportu, pan Ręke, Marian Ręke wtedy był... Szef sportu, pan Marian Ręke, rozmawiał z trenerem Piechniczkiem i też rozmawiał ze mną i tak, Zbyszek, jak wy tego meczu nie wygracie, to tak jakbyście na tych mistrzostwach świata nie byli. Bo, dobra motywacja, co? Bo mówi, jak nie zdobycie trzeciego miejsca, wiesz jak to w życiu jest. I to do mnie to, ja zaraz tak się nad tym zastanawiałem, jak przyjechaliśmy do tego Alicante, wziąłem tam tych moich ludzi z kadry, mówię, chłopaki, musimy jeszcze, wiem, że tu już jest pokusa, żeby się rozluźnić 2 dni w tym Alicante, ale musimy to wytrzymać, musimy to przetrzymać, bo musimy grać o coś dla siebie, bo nasze życie będzie zaznaczone, czy my tu zdobędziemy 4. miejsce i przegramy, czy my wygramy z Francją. Francja był dobry zespół, bo Francja to jest ta drużyna, która na nas wyszła, to w większości plus Platini. No tak, ale strasznie poranieni byli po meczu z Niemcami. No tak, ale oni prawie zmienili całą drużynę, ale grali wszyscy znakomici piłkarze. Są ci, którzy potem 2 lata później zdobyli tytuł mistrza Europy we Francji. Tak. Ja byś zobaczył na tą drużynę. Pokonaliśmy ich 3-2 po dobrym meczu i pamiętam, to była taka fajna, nie było łatwo się odbudować po przegranym meczu. Zresztą 2 razy się to zdarzyło, bo i w 74 meczu, po tym meczu z Niemcami się odbudowała reprezentacja i wygrała 1-0 z Brazylią i tak samo tutaj. To jest fajne, przyjemne. Oczywiście nasz medal inaczej wszyscy patrzą niż na ten, który zdobyła reprezentacja
Górskiego, bo to było po raz pierwszy, wiadomo, coś, co jest po raz pierwszy, bardziej żyje. Ale kilka razy rozmawialiśmy. Uważasz, że ta twoja drużyna z 82, czy wasza, nie była na straconej pozycji w starciu z tą 74. To oczywiście wirtualny mecz, no, bo nigdy go nie miało nastąpić, gdybyś tak... Bo i zawodnicy grali i to, i tu przecież. Nie wiem, jaki był wynik. Kiedyś nie słyszałem na dobry... Lato łączył te dwie... Dobry, kiedyś dobry słyszałem, właśnie lato kiedyś dobry... Dowcip? Dowcip powiedział niedawno. Gdzieś czytałem w gazecie, że go się pyta, bo teraz często się mówi, że ta reprezentacja teraz to ma taki potencjał, że to jest silniejszej reprezentacji niż ta, co teraz. Bzdura. Nie wiem, czy bzdura, ale tak się pytali Laty. W historii na pewno. Się pytali Laty, że aby ta jego reprezentacja 74 albo 82 roku grała teraz tą, to jaki byłby wynik? A podobno Grzegorz Laty mówi, no 1-0. Dla tej starej. Oni mówią, jak ty, dlaczego 1-0? No bo my teraz mamy po 60 lat. No tylko tyle, tak? Tylko tyle. Śmieszne to trochę. No trudno porównać. Ja uważam, że nie można porównywać piłkarzy z różnych... Epok, bo piłka się zmieniła. Kiedyś mogłeś zagrać do bramkarza. Kiedyś w 78 minucie, jak prowadziłeś 2-0, to nie mogłeś meczu przegrać. Nie, to niemożliwe. To było niemożliwe. To musiałeś być rzeczywiście upaść na, nie wiem... Albo sędzia musiał pomóc, albo coś musiało się stać. Piłka się... Natomiast trzy mundiale, które ja grałem, to były fantastyczne. Przede wszystkim kapitalna atmosfera. O właśnie. To jest to, o co chciałem cię zapytać. Jeśli mówisz o Hiszpanii, to wybija się na pierwszy plan fantastyczna atmosfera, doświadczenie dobrych piłkarzy, no i przygotowanie fizyczne, to już kiedyś ci mówiłem. Tak, wybieganie niesamowicie. Nieprawdopodobne przygotowanie. No, żadna reprezentacja, nawet ta wielka Górskiego, nie przypominała pod względem atletycznym tak przygotowanej drużyny. Ja uważam, że stan wojenny, który był w Polsce, spowodował, że myśmy prawie całą wiosnę, całą zimę byliśmy razem. Byliśmy na zgrupowaniu w Zakopanem, pojechaliśmy na turnę. Chyba od 15 stycznia do końca lutego byliśmy razem. Trenował nas trener Piechnicza. To nie był selekcjoner, to był trener. On nas trenował. I byliśmy naprawdę wybiegani fantastycznie. Mieliśmy power, żeby grać absolutnie 90 minut. I to było po nas... I to po nas widać. Poza tym jeszcze, co jest najważniejszą rzeczą, co Piechniczek bardzo wiele razy, trener Piechniczek powtarzał, że my dzisiaj jak gramy, to my bardzo często liczymy na gole Roberta Lewandowskiego. To jest największy błąd. Bo jeżeli ktoś popatrzy na historię polskiej piłki, na mundialach, to myśmy odgrywali wielką rolę tam, gdzie drużyna grała i bramki zdobywali wszyscy. Lato zdobył tytuł Króla Strzelców, a kto był wicekrólem Strzelców? No, Szarmach, 5 goli. Strzelił bramkę Gadocha, Gorgoń, Dejna. Tam jeszcze inni strzelali bramkę. Chyba 7 zawodników w 82 roku na mundialu. Ja strzeliłem 4 gole, ale tam jeszcze inni strzelali bramkę. Smolarek, Kupcewicz, Lato, Ciołek, Szarmach. Drużyna, to nie można myśleć, że siedzie na mundial i jeden zawodnik zrobi nam wielki wynik. Jeden zawodnik może zrobić różnicę w jednym meczu. Mhm. Ale musi być cała drużyna, musi myśleć o tym, żeby strzelać bramki. I ta drużyna to miała. No i w ten płynny sposób przechodzimy do mundialu, który nas czeka. Na którym nie zagrasz, na którym nie będziesz szefem ekipy. Popatrzysz sobie jako taki typowy kibic. Może nie typowy, spokojnie. Bo typowy coś nie, bo ja tą drużynę z tą drużyną przeżyłem ostatnich 8-9 lat razem, także tą drużynę lubię. Utożsamiasz się z nimi. Utożsamiam się z tą drużyną, znam tych zawodników wszystkich od A do Z, wiem jaki jest potencjał i jestem ciekawy i nie jadę do Kataru, bo jakbym był, mówię, nie jestem prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, jest nowy prezes, czyli jako kibic wolę do Kataru nie jechać, bo się gdzieś tam solidaryzuję. Ty wiesz doskonale, jakie jest moje zdanie na temat mundialu w Katarze. Wiele razy ja je mówiłem oficjalnie, nie będziemy dzisiaj tu raz kolejny mówić o tym, że mundial powinien być w czerwcu, na przełomie czerwca i... I niekoniecznie w takim państwie. Na przełomie czerwca i lipca, bo takie były założenia przetargowe, jeżeli się ten mundial robiło po raz pierwszy, potem zrobiono, że ogłoszono dwa kraje, Rosję i potem Katar. Tak jakby się ban... Jakby ktoś się bał ogłosić tylko, że jest w Katarze, że dlaczego w Katarze i tak dalej. Ale zostawmy to. Nie jadę, będę oglądał w telewizji każdy mecz, bo to lubię, to kibicowo polskiej reprezentacji. Znaków zapytania jest dużo, bo ja mówię tak, najważniejszy mecz ze Szwecją, żeśmy grali czwórką w obronie, a teraz chcemy grać
trójką. Inaczej. Może to wynika z wielu rzeczy i rozumiem absolutnie selekcjonera. Mamy rozbudowane apetyty. Nam ciągle się wydaje, że możemy jechać i wygrywać i zdobywać. Z czego to się bierze, taka fanfaronada? Takie poczucie tego napompowanego balonu, tego, a co tam Arabia, co tam Meksyk? Co to jest? Nie wiem, to trudno mi na ten temat. To leży w naszej mentalności? No przecież jak wychodziłeś na boisko, to ci się nie bałeś w żadnej drużyny. No, taka była prawda. Szacunek był, ale... Dzisiejsi piłkarze też się nie boją żadnej drużyny i z każdym wychodzą i czują się, że mogą grać. Natomiast kiedyś byliśmy bliżsi tego. Kiedyś my zdawaliśmy sobie sprawę na mundialach w 78, 4, 82, 86, że możemy z każdym grać jak równi z równym i z każdym możemy... 2002 też mieliśmy przekonanie, że... W 2002 też żeśmy deklarowali, że będziemy po tytuł mistrza świata, ale to było takie, wiesz, takie mówienie bez pokrycia. To było raczej mówienie bez pokrycia. Brakowało poweru, brakowało... Ale jako wiceprezes związku powinieneś to stopować, ten balon. Ale ja ci powiem coś, ale my w wypuszczać powietrze. My w środku byśmy tak nie... Nie myśleli. No to wiesz, ja ci przecież powiem, Jurek Engel, czasami trener jest rozsądnym człowiekiem. On takich balonów wypuszczał, nie wiem, ale wydaje mi się, że myślał, że w ten sposób chyba zbuduje taką dobrą atmosferę w drużynie. Jedziemy pewni swego, jedziemy po sukces. Według mnie atmosferę budują przede wszystkim umiejętności piłkarzy, wyniki. Bo nigdy nie ma dobrej atmosfery, jak masz sobie wyniki. Tylko dobre wyniki są czynnikiem, które tworzy dobrą atmosferę. Bo ja nie widziałem drużyny ambitnej, dobrej, mocnej, która przegrywa mecze, ma dobrą atmosferę. Zawsze jest wtedy napięcie, natężenie, zawsze jest jakiś konflikt, zawsze ktoś jest niezadowolony. Natomiast atmosferą meczów nie wygrasz. Mecze wygrasz jakością piłkarzy, taktyką, umiejętnościami. Czego my się możemy spodziewać po Katarze? Przede wszystkim tak. Już mi się śmiać chce, że my w ogóle nie doceniamy Arabię Saudyjską. My myślimy, że Arabia Saudyjska to są jacyś kelnerzy. Arabia Saudyjska pokonała Australię i Japonię, czyli słabi to oni nie są, żeby pojechać. Meksyk, ja mówię, Meksyk to jest kopiuj wklej. Podobny Meksyk, któryśmy grali w 78 roku. Piłkarze nie za wysocy, szybcy, ambitni, twardzi, powiedział nawet niewygodni, nieprzyjemni na boisku, ale nie mają Zielińskiego, nie mają Lewandowskiego, nie mają Milika i wydaje mi się, że my te karty powinniśmy wykorzystać. Oczywiście mamy pewne problemy, jeżeli chodzi o fazę defensywną, bo wszyscy nasi piłkarze, którzy będą stanowili, będą grali na tym mundialu, no dzisiaj mają jakieś problemy. Kamil ma kontuzję jeszcze, Bednarek nie gra, Kiwior miał dobre wejście do drużyny na wiosnę, no ale to jeszcze jest na razie jeszcze, to już nie jest taki reprezentant stuprocentowy, także tutaj pewne obawy drobne są, no ale mówię, dla nas najważniejsze, ja uważam, najważniejsze, żebyśmy jechali na wielką imprezę i wiadomo, jak wszystkie kraje, jeden kraj wygra, reszta jest zawiedziony, kto bardziej, kto mocniej, ale ja uważam, że czego oczekujemy od naszej drużyny? Wyjścia z grupy. No wiadomo, zawsze tak się oczekiwało. Powiedz, jak oceniasz tę pielgrzymkę Czesława Michniewicza po różnych selekcjonerach z przeszłości? A propos, z tobą rozmawiał czy nie? Bo gdzieś do każdego jedzie, no z tobą wiele razy rozmawiał. Jedzie do którego... Ja muszę powiedzieć, nagadałem się z Czesiem dość dużo i dość często. Wzięliśmy go jako selekcjoner reprezentacji U21. Myśmy rozmawiali nawet po meczach z Wyspą. To jest Pamię Owczymi, gdzieśmy dwa razy remisowali na wyjeździe i u siebie. Także Czesia znam, Czesiu jest absolutnie, jestem w dobrych relacjach, natomiast nie, no dzisiaj absolutnie czasami się słyszymy, żeśmy byli ostatnio na losowaniu, także żeśmy sobie pogadali. Natomiast... Od Antoniego Piechniczka, że ma być odważny w decyzjach, rozumiem, że odważny w taktyce, ja odważny w pomysłach. O tym, jaki jest wydźwięk medialny. Wydźwięk czasami medialny jest zupełnie inny niż to, co się dzieje w grupie. No, Czesław Michniewicz bardzo dobrze robi, bo jak to się mówi, co jest dzisiaj największą zaletą, co jest najważniejsze dzisiaj? Wiedza. Im więcej wiesz, tym lepiej ci się poruszać. Czyli Czesław chce mieć dużo wiedzy. Czesław jest człowiekiem na pewno inteligentnym. Otwartym. No. Otwartym, inteligentnym. Lubi rozmawiać, jest ciekawy, bo jest człowiekiem ciekawym i chce wykorzystać wiedzę trenerów, którzy byli na mundialu. Każdy może mu coś podpowiedzieć. Każdy może mu w czterech ścianach powiedzieć,
jakie mu się wydaje, że zrobił błędy, co by nie zrobił i Czesław może to wykorzystać dla siebie. A jak myślisz, co mógł wziąć od Jacka Gmocha, u którego był całkiem niedawno w Atenach? Ja ci powiem, Jacek Gmoch to był jeden z najbardziej takich, można powiedzieć, kontrowersyjnych, ale nowoczesnych trenerów, z jakim ja miałem do czynienia. Ale trzeba powiedzieć, że myśmy pojechali na Mistrzostwa Świata i Jacek nawet nie wiedział, jaka, to znaczy według mnie, nie wiedział, jaka będzie podstawowa jedenastka. To znaczy, że albo inaczej, być inteligentny miał... Albo miał tylu zawodników dobrych, miał tylu Wiesz, jak, na przykład ja mówię tak, w 82 roku, żeśmy pojechali, to było tak, 10-11 zawodników, którzy było na boisku i na tej ławce może był jeden, dwóch, którzy mówili, że powinni być podstawowymi zawodnikami. Inni wiedzieli, że są... Że są na rezerwie i mogą wejść i pomóc. I to wszystko funkcjonowało. W 78 roku, to ja uważam, że na ławce było więcej zawodników, którzy myślało, dlaczego ja nie gram, a gra inny, czyli to inaczej ci buduje atmosferę. I wydaje mi się, że z tym sobie Jacek Gmoch nie poradził. Z tym sobie Jacek Gmoch nie poradził i to był jego pewien problem. Czyli na przykład mógł Czesiowi powiedzieć, słuchaj, musisz mieć jakąś jasną, klarowną 11. sytuację, bo nie możesz pojechać na mundial i myślę, że po pierwszym meczu wymienisz półduru, no bo to nie... Nie ma sensu. Nie ma sensu, nie funkcjonuje. No myśmy mieli taką podobną sytuację w 2018 roku. Jak żeśmy zaczęli mundial z Senegalem, można powiedzieć, starą drużyną, gdzie nie wszyscy grali, że niektórzy mieli po kontuzji problemy, bardzo mało minut. Wyszliśmy drużyną, można powiedzieć, doświadczoną, starą, ale już w następnym meczu z Kolumbią już było szukanie zupełnie czegoś innego, nowego. Innego dostaliśmy trzy, prawda? Także no, można wykorzystać, można porozmawiać, no, i wykorzystać to, co inni, doświadczenie innych, tylko potem przerobić to na dzisiejszą rzeczywistość, dostosować to do dzisiejszych piłkarzy, wcale nie jest takie proste. A myślisz, że ta drużyna, która jedzie do Kataru, ma coś więcej niż 11 piłkarzy? Myślę o kilku dobrych zmienników, którzy tam się pojawią, takich naturalnych, których, wiadomo, jest 5 zmian. To jest plus dla drużyny, no bo w takich warunkach się gra. To właściwie piłka się zmieniła, COVID zmienił piłkę. Tak, dzisiaj absolutnie. Dzisiaj 5 zmian to już jest rzecz oczywista, która już nigdy nie będzie... Może nie będzie zmieniona, natomiast dzisiaj 5 zmian to znaczy jest prawie 40, chyba nie wiem, 5, 6, 6 czy 7% tak. Drużyny może w czasie meczu zmienić. Na pewno w tej drużynie, to jest chyba ostatni mundial, gdzie w tej drużynie najważniejsze skrzypce będą odgrywali Glik, Krychowiak, Lewandowski. Weterani, czyli muszą na siebie wziąć ciężar odpowiedzialności na siebie, bo to jeszcze nie będzie mundial młodych. Proszę wziąć pod uwagę, że jak był Soza, to był Puchacz, jak był Soza, to był Jóźwiak, prawda? Moder dzisiaj już niektórych z nich nie ma, Puchacza nie ma, Jóźwiaka nie ma, Kamiński, Skóraś pukają, to jeszcze nie jest ich, to chyba jeszcze nie będzie ich mundial. Ich mundial może być za 4 lata. Ja czasem zastanawiam się, czy to dobrze, czy to źle, bo ja uważam, że młodość czasami jest takim dodatkowym paliwem, które daje dodatkowy power drużynie. Ty miałeś 22 lata w Argentynie, Nawałka 21, Iwan 19, wielka drużyna z Hiszpanii ja też, cały czas Unsol mówię, 22. W każdej drużynie mieszanka młodości z doświadczeniem to jest zawsze mieszanką wybuchową. Niby Czesław coś takiego ma. Ma Kiwiora młodziutkiego, ma młodego Zalewskiego. No tak, ale z drugiej strony, jak ja bym się tak zastanawiał, bo my mamy jakieś takie zawsze wielkie marzenia, prawda? Co my tu musimy zrobić, co musimy nie zrobić? Ale jak zupełnie tak rozbiorę... Jak można żyć bez marzeń? Na czynniki no tak. Pierwsze. Mówię tak, mamy dwóch zawodników światowej klasy. No tak. Z pola. Zieliński i Lewandowski. Mamy w bramce, nie mamy... za dużego problemu. Nie mamy problemu, bo mamy jeden, drugi, trzeci, czwarty bramkarz, wszyscy są dobrzy. A reszta są bardzo porządni, dobrzy zawodnicy, ale to nie jest żaden światowy poziom. A jak weźmiemy inne reprezentacje, które jadą na ten mundial, to są co najmniej 7, 8, 9 reprezentacji tych zawodników takiego światowego poziomu ma w swoich szeregach więcej. Według ciebie ta jedenastka taka najlepsza, wymarzona, powinna mieć 3-4 piłkarzy z najwyższej półki, reszta bardzo solidni, dobrze pomagający rzemieślnicy. Jakby reprezentacji Polski byli sami zawodnicy światowej klasy, to pewnie byśmy jechali na Mistrzostwa Świata z większymi aspiracjami, z większymi możliwościami. To niemożliwe. My po prostu ich nie mamy.
Ale z drugiej strony trzeba dać szansę młodym, żeby eksplozja talentu nastąpiła w takim towarzystwie. No, no przecież myślę, my możemy czy was, nie... ciebie i na Wałkę chwalili za co, że przyjechaliście z Wisły i z Widzewa? Nie, za to, że się zasuwali w Argentynie i nawet trafiliście do jedenastki All Stars. No tak, ale trzeba też powiedzieć, że to były inne czasy. Wszyscy zawodnicy grali w Polsce, prawda? Czyli myśmy byli gdzieś tam już przetasowani, przygotowani do piłki, grając na co dzień z najlepszymi piłkarzami. To nie jest, że ktoś na młodych postawił, bo myśmy byli już, brali udział w tej rzeczywistości. Nie, no łaski nie robili, no musieli. Łaski nie robili, no jakby na to patrzeć, łaski nikt nie robił, byliśmy, graliśmy, gdzieś jakieś wtedy były jakieś złote buty, piłkarze wiosny, piłkarze jesieni, oceniali to dziennikarze i myśmy byli w czołówce, albośmy wygrywali, albo byliśmy w czołówce, nikt nam nie robił żadnej łaski. Natomiast ja to mówię, no nic na siłę, młody, żeby grał w reprezentacji, no się na tą reprezentację zbierać. Ale ja dzisiaj na przykład uważam, że przykładowo Skóraś, Kamiński. Nikola Zalewski. Ja na przykład mówię, co się z tym Żwiakiem stało? I to też czasami nagle wyjechał z Europy, gdzieś tam pojechał. I zginął. Dzisiaj czasami te pieniądze też powodują, że kształtują kariery. Trochę wiesz. Piłkarza. Kariera piłkarza jest tak krótka, że trzeba przede wszystkim najwięcej czerpać z satysfakcji. Grać, jeszcze raz grać, bo to jest realizacja snów młodzieńczych. A jak dobrze, trzeba mieć marzenia i sny. A jak dobrze grasz, to twoje konto w banku zawsze rośnie. Nie można zawsze myśleć najpierw o koncie w banku, no właśnie, a potem o satysfakcji. Pieniądze nie mogą być przed piłkarzem, prawda? Ja czasami słyszę jakieś takie zdania, że biznes, piłka to jest biznes i tak dalej. To jest guzik prawdy. Biznes to jest chłodne myślenie o tym, jak najwięcej zarobić. Mhm. Natomiast piłka są emocje przede wszystkim. To jest zupełnie coś innego. Co powiedziałem kiedyś? Kiedyś powiedziałeś, że pieniądze nie mogą stać przed piłkarzem. Ja cały czas tak uważam. Ty co, grasz, odkładasz kasę, potem kończysz karierę i zaczynasz coś z tym robić? No, tu zaczynamy poruszać inne tematy, że ja na przykład... Jak rozmawiałem czasami z piłkarzami, to zawsze mówię tak, dopóki grasz, odkładaj pieniądze i doprowadź do sytuacji, że skończysz i masz furę pieniędzy na koncie. I zaczynasz się zastanawiać. I wtedy się zastanawiasz, jak je lokować, jak nie lokować, jakie interesy robić. Natomiast jak grasz i zaczniesz tutaj, tu sobie kupisz jakąś restaurację, tu sobie coś, to potem wszystko gdzieś tam... Ale nasi najlepsi tak robią. Różnie się to kończy. Ja mówię tak, życie zaczyna się, prawdziwe życie, normalne życie zaczyna się po zakończeniu kariery piłkarskiej, bo wtedy inaczej patrzysz na świat, inaczej ciebie oceniają, nie masz możliwości stać się już pupilem czy idolem publiczności, bo już bramek nie strzelasz, dobrych meczów nie rozgrywasz, zaczynasz inaczej patrzeć na życie. Jeżeli w to nowe życie wchodzisz, w sytuacji komfortowej, to jesteś lepszy. Ja uważam, że jest na wszystko w życiu czas. Jak dopóki grasz, nie myśl o tym, jak inwestować, bo jak to inni robią za ciebie, to zawsze jest wielkie ryzyko. Ale ty i twoje pokolenie takich pieniędzy nie miało, to była inna sprawa. Myśmy o czym mówimy? Zupełnie inna rzeczywistość. Ale ja w związku z tym, że nigdy nie byłem o nikogo zazdrosny, jak niektórym czasami rozmawiam z piłkarzami i podpowiadam, zawsze mówię, spokój jest najważniejszy. Myśl o tym, żeby grać w piłkę, żeby się bawić, przyjdzie wiek 33, 34, 35 lat, skończyć grać w piłkę, to musisz mieć ten komfort, że wiesz, że teraz cię stać na start życiowy, nowy i masz wszystko do dyspozycji. Ale wiesz, mają doradców, mają kolegów, przyjaciół, mają tam, gdzie ludzi, tam, gdzie są wielkie pieniądze, to się dużo ludzi kręci. Tak. Każdy chce pomóc, obrócić chce tym pieniędzy, nikt za darmo, ale każdy chce pomóc. No. Ładnie powiedziane. Wróćmy do sportu, bo o pieniądzach można bez końca, chociaż to nie rozmawiamy o systemach finansowych. Pieniądze lubią ciszę, Jasiu. Tak, wiem, to już. Nawet pan prezes Subiał to zawsze mówi, miał rację. Powiedz, a ten start z marszu do Mistrzostw Świata, nie ma okresu przygotowawczego, nikt już nie powie, zajechał, nie dojechał, mówię o selekcjonerze. To jest ciekawe, właśnie, jak to widzisz, bo praktycznie przyjadą w środę. Tego mundialu w ogóle nie czuć. Nie czuć, prawo. Ten mundial nie jest poprzedzony. Nie ma Arłamowa, Opalenicy, Meldunków, tysiąca kibiców. Tu przyjedziesz w niedzielę, jeszcze są mecze, przyjedziesz w poniedziałek, coś takiego, grasz w środę mecz w Chile. Też bardzo ryzykowny taki mecz w Chile po jednym, półtora dnia, ale podejrzewam, że w tym meczu będą grali przede wszystkim ci zawodnicy, którzy ostatnio grali mniej, tak mi się wydaje, i tak dalej. Czyli nie ma tego przygotowania, nie będzie jakiegoś tam wyrzucania czy narzucania jakiejś teorii, że
że zawalono okres przygotowawczy. U nas często takie historie są. Natomiast jest to mundial na tyle ciekawy, bo po raz pierwszy w historii zdarzy się mundial, że piłkarze przyjadą niewymęczeni. No bo nie można się wymęczyć po 12-13 meczach ligowych, prawda? No nie, jesteś w trakcie sezonu. Na początku jesteś w trakcie sezonu. Ja byś się zastanowił, Robert Lewandowski w największej formie, w najlepszej kiedy jest? Na jesieni. Na jesienią, tak jak po wypoczynku, po wakacjach. Zawsze w tym Bayernie szalał na jesieni i w reprezentacji nieprawdopodobnie. Mundial jest na jesieni, czyli tak, Argentyna, Brazylia. To nie będą ci najlepsi piłkarze, nie będą wymęczeni rozgrywkami ligowymi, gdzie grają, można powiedzieć, do samego końca na trzech frontach. Grają puchar danego kraju, mistrzostwo danego kraju, puchary europejskie. Grają, można powiedzieć, na wiosnę non-stop. Środa, niedziela. Kończą rozgrywki, jest dwa tygodnie niby, czy 10 dni wakacji i potem za 10 dni jest mundial. Czyli ciężko się przygotować, ciężko od nowa przestawić głowę na to, żeby od razu być w formie. Natomiast tu jest coś innego, coś nowego. Oczywiście ja mam nadzieję, niebezpieczeństwo jest takie, ja mam nadzieję, że to jest jedyny mundial, który się odbędzie w tej dacie, aczkolwiek słyszę już, że jakieś jest porozumienie, że Grecja, Egipt i Arabia Saudyjska chciałaby się zgłosić do mundialu w 2030 roku. Mm-hmm. Trochę mi to nie pasuje. Mi się to nie podoba. Uważam, że mundial to powinien być w jednym kraju, ale z drugiej strony, jak możesz zorganizować mundial w jednym kraju, jak od następnego mundialu masz 48 drużyn. Wiadomo, że wygra na końcu najlepsza, bo to zostawmy. Obojętnie, ile drużyn by nie startowało, to wygra najlepsza. Absolutnie tak. W najlepszej formie. Ale jak się zastanawiam tak, jak zorganizujesz mundial 48 drużyn? Jak ich podzielisz na grupy? Zresztą, żeby było jasno, nie można zrobić więcej meczów niż 7. Kto zdobywa tytuł mistrza, musi grać 7 mecz o tytuł mistrza. Jak 48 drużyn podzielisz na grupy? Słyszę jakieś założenia, że ma być 16 grup po 3, czyli 2 mecze w grupie. To jest w ogóle śmieszne. Jedziesz na mundial, przegrasz pierwszy mecz, jedziesz po mundialu. No nie, bez sensu. Czy mają być jakieś, nie wiem, 8 grup po 6 drużyn, ale nie będziesz grał 5 meczów w grupie, tylko 3. To w ogóle jakieś historie. Czy zrobisz 12 grup po 4, tak? Ale jak zrobisz 12 grup po 4... To 12 wyjdzie, czy 24? 24 drużyny wyjdą, to potem jeszcze musiałbyś 8 najlepszych trzecich, no ale to byś miał jedną rundę potem więcej, prawda? Czyli ten mundial by się wydłużył. 48, no ale wiadomo, to jest wszystko... Pokaż mi kraj, który to zorganizuje. Chiny? No nie, wiadomo, że to zorganizuje. Wiadomo, że to zorganizuje Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanada. Kanada. To zrobią, no ale mi się wydaje, to po co taki mundial? No dokąd ta piłka pędzi według ciebie? Nie wiem, według mnie boję się, że to trochę taki ślepy zaułek. Weź nawet Champions League, które kluby zmusiły UEFA, chciały zrobić zmiany, chciały więcej meczów. Wszyscy poczułem zawsze więcej pieniędzy. Właśnie. Ale te większe pieniądze na koniec idą do prokuratorów, idą do piłkarzy, wypływają z piłki, nie są gdzieś tam reinwestowane w piłkę. Znaczy dzisiaj Champions League według mnie jest fantastyczna. Jest jasny, klarowny przekaz dla kibiców. Champions League, 8 grup, po 4 drużyny, 2 pierwsze wychodzą, potem są już ta faza jest pucharowa, to się wszystkim podoba. No ale doszli wszyscy do wniosku, że można jednak zarobić więcej pieniędzy, jeżeli się to zmieni. I od 2024 roku mamy jakąś tam zmianę, że jest 36 drużyn, że w tych meczów nie będzie 6 w fazie grupowej, a będzie 8 i także pierwszych 8 drużyn wchodzi gdzieś tam, następnych 16 gra play-off. No, trochę to się cały czas zmienia. Teraz tak, po co się tam piłkę zmienia? Czy po to, żeby to lepiej wyglądało pod względem sportowym? Nie. Żeby więcej zarobić. Nie wiem, czy gdzieś jest to dno, sufit, który spowoduje, że więcej już zarabiać nie można. Przecież... Poza tym, im więcej pieniędzy jest w piłce, tym większe manko jest w piłce. Tym kluby mają większe problemy, także trudno to wszystko zrozumieć. A nie jest problem w tym, że we władzach piłki jest mniej ludzi piłki. O, tak bym powiedział. Nie. Masło maślane. No to ty jesteś wiceprezydentem, grałeś w piłkę. Pan Szeferin nie grał w piłkę, chociaż nie chciałbym go tam atakować. Ja uważam, że pan Szeferin to jest mądry człowiek, który wie, ale to nie o to chodzi, no bo dzisiaj
kluby mają bardzo poważną swoją tą organizację ACA, czyli European Club Association. I ja uważam, że za kilka lat to oni przejmą te rozgrywki, bo to jest prawie nieuniknione. Jest takie, nie wiem, czy to niebezpieczeństwo, czy to jest jak ekstraklasa. Ja na przykład słyszę o Superlidze. No a dzisiaj co? Dzisiaj Champions League to nie jest Superliga? No jest w pewnym sensie tak. Jest, no są 32 drużyny grają, tylko problem jest inny, że pieniądze, które dzisiaj się zarabia z Champions League, idą na cały system piłkarski. Tak. Natomiast te kluby chciałyby tylko wyłącznie pieniądze dla siebie. No to jest prawie niemożliwe. Natomiast ta ewolucja jest cały czas, kluby jednak cały czas chcą więcej zarabiać. Ja nie wiem, jak to się skończy, w którą to idzie stronę. Jest to temat niebezpieczny i poza tym inaczej, szkoda w tym wszystkich kibiców, bo kibice już są przyzwyczajeni do tej Champions League teraz. Tak, tak. Fajny Champions, fajny. Lżystej takiej. Lżystej, jasnej. Za półtora roku, za dwa lata już będzie zupełnie co nowego. I wiadomo, że ten nowy format będzie od 2024 do 2030, bo takie podpisano umowy pomiędzy ECA a UEFA, prawda? Co się dalej stanie, nikt nie wie. Ciągle jest ta jakaś tam ewolucja, prawda? VAR, który zmienił piłkę totalnie. No. Czyli stary Moratti, były właściciel Interu, miał rację, że nie zna ludzi bardziej potrzebujących jak ludzie piłki. Znaczy klubowej piłki, na to by wychodziło. To jest fakt. Poza tym pamiętam, już coraz mniej jest takich historycznych właścicieli klubu. Dzisiaj właścicielami klubów są fundusze. Konglomeraty. W ogóle nie wiadomo, jakieś fundusze światowe, ludzie mniej lub bardziej niesprecyzowani. Czyli dzisiaj pan Basałaj, pan Boniek, no trudno jest, żeby byli właścicielami klubu, którzy myślą, że mogą osiągnąć jakiś sukces, bo musisz walczyć spotykając z pieniędzmi tak niebywałymi. Niebywałymi. No, ja mówię, dzisiaj w Polsce chyba, nie wiem, kto ma największy budżet w Polsce, tak się zastanawiam. Pewnie Legia Warszawa. Pewnie chyba tak. Ile może mieć Legia Warszawa tak na pi razy drzwi, jakby miał strzelać, a w ogóle nie mam żadnego zielonego pojęcia, bo na to nie patrzę, ale uważam, że Legia może mieć budżet gdzieś ze 140 milionów. No to. To co to jest 140 milionów? To jest gdzieś ze 40... Złotych. 140 milionów złotych, to jest chyba około 35 milionów euro. Milionów euro. 35 milionów euro, to jest pensja Lewandowskiego. No chyba tak. A cała Barcelona, cała inna. Czyli my się czasami tak zastanawiamy, jak tą piłkę jest ciężko robić, jak ciężko jest z tymi bogatymi walczyć. I ta piłka cały czas się, te nożyce idą w jedną stronę. Bogaci idą tutaj, a biedni idą cały czas tutaj. Jak się zastanawiam, że w latach 80., 90. polskie drużyny grały w ćwierćfinale, w półfinale, w pucharach europejskich i to nie było żadną mrzonką, to dzisiaj wiemy, że to jest prawie niemożliwe. I my nigdy do tego nie dojdziemy, bo te nożyce ciągle się rozwierają. Otwierają i my tu jesteśmy na jednym biegunie, a ci są na drugim. Oczywiście umiejętność, mądrość ludzi, menadżerów, budowania drużyny powoduje, że się dobrą drużynę może zrobić wszędzie, nawet w Luksemburgu. No tak. No. I się możesz sobie wziąć dobrych piłkarzy z Francji, z Anglii, z Włoch, z Polski, z Niemiec i możesz w jednym okienku zrobić solidny zespół. Możesz solidny zespół. Natomiast to jest wszystko robione sztucznie i to wcześniej czy później nie wytrzymaj. Takich drużyn widmo, jak to się mówi, to moglibyśmy wymieniać co najmniej 10-15, które było w tych krajach środkowoeuropejskich, czy w krajach słabszych piłkarsko, które gdzieś tam jakiś ale to jest bogaty człowiek coś zainwestował, tylko że... To jest czarna wizja, którą roztaczasz. To nie jest czarna... To nie realna? Jest czarne, to jest realna wizja. No to dzisiaj na piłkę, ja patrzę na piłkę, mi się piłka... Podoba, bo kocham piłkę, bo lubię piłkę. Piłka to była cały czas moim życiem. Natomiast no, są pewne niebezpieczeństwa. Naprawdę trzeba mówić i mówić, jak to wszystko wygląda. Dzisiaj im więcej jest pieniędzy, tym więcej pieniędzy się wydaje. Dzisiaj nie ma takiego, który powiedział tak, że każdy klub może wydać 55% przykładowego swojego budżetu na piłkarzy. Dzisiaj są kluby, które wydają ponad 100% swojego budżetu na piłkarzy, to wiadomo, robi się z tego manko, robi się niebezpiecznie. No, gdzieś tam, jak się człowiek zastanawia, z czego może żyć klub piłkarski? Z praw telewizyjnych, z marży tajtingu, ze sprzedaży piłkarzy i z tego, co zarobi na kibicach. Tak. Dzisiaj to, co zarabiają kluby na kibicach, to jest ostatni głos. Tak. Dzisiaj to są najmniejsze pieniądze. W budżecie każdego największego, poważnego klubu, to, co zarabiają na kibicach, to jest najmniej ważne, dlatego ten kibic czasami gdzieś tam jest od klubu bardzo
daleko. No są to niebezpieczeństwa. No dzisiaj są niebezpieczeństwa, bo dzisiaj o wszystkim decyduje pieniądz. A czy rozmawiacie ze sobą na takie tematy w UEFA? Nie, rozmawiamy. Cały czas są dyskusje i cały czas są, w którą stronę idziemy, tylko pamiętaj... W końcu wstaje szef marketingu, mówi, musimy jeszcze dołożyć. Nie, to tak nie jest. No bo dzisiaj jak usiądziesz, to jest taki okrągły stół, to ci siadają przedstawiciele klubów, którzy w ogóle inaczej myślą. Najbardziej potrzebni ludzie na świecie, potrzebujący. Przedstawiciele federacji, którzy zupełnie mają inne... Dzisiaj, jeżeli zależałoby tylko i wyłącznie od klubów, to w ogóle by nie chcieli grać mecze reprezentacji, albo tylko, żeby były Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, ale na zasadzie, nie wiem, bardzo mało meczów. Dzisiaj są takie tematy, że dlaczego ja mam piłkarza oddawać do kadry, skoro piłkarz zarabia u mnie? Właśnie. Ubezpieczenie. To... Ubezpieczenie. 100 tysięcy rzeczy. Dzisiaj FIFA, UEFA opłaca, czy rekompensuje kluby podczas Mistrzostw Europy, zależy ile piłkarzy biorą. Czy to się wszystko cały czas zmienia, to będzie się cały czas zmieniał. Nadążyć za tym wcale nie jest łatwo. Najgorzej na tym wyjdzie kibic, który... No tak, jak zawsze. Zawsze wyjdzie wystrychnięty trochę na dudka, bo wierzy w coś, co już coraz mniej go dotyczy, prawda? Że to jest jego piłka, a właściwie nie jego, to już jest piłka poza nim. No, ja się nic dodać, nic ująć, masz rację. Strasznie pesymistyczne. Znaczy nie pesymistyczne, to życie takie jest, no. A nie jest pesymistyczne? Znaczy ja nie wiem, no, ja myślę, ty się cieszysz życiem, generalnie. Znaczy ja się cieszę życiem i muszę ci powiedzieć, czasami mam obawy o moich wnuków, o tym, jaki świat, bo dzisiaj na przykład słyszałem ceny energii, jak idą w góry i to wszystko. Ja mówię tak, ale to kiedyś to będzie dotyczyło moich wnuków, oni też chcą żyć, oni też chcą się rozwijać, chcą pracować, chcą być szczęśliwi, prawda? Natomiast no, ludzie mają coraz więcej problemów wynikających z czego przede wszystkim? Pieniądze. Pieniądze, to życie coraz zmienia, ta planeta coraz się, klimat się zmienia, prawda? Powiedz mi, no, ale to inny program musi. Wróćmy na chwilę do Kataru jeszcze, nie? Mm-hmm. Jak w takim kraju, w takiej kulturze, takiej cywilizacji, takich przepisach wytrzymać 2-3 tygodnie, kiedy czasami, tak jak historia uczy udziału w Mistrzostwach Świata, czasami trzeba było wyjść z tego reżimu sportowego, pojechać na dyskotekę, gdzieś wyjść, wiesz o czym myślę. Myślę o budowaniu atmosfery, to wszystko będzie w jednym hotelu. Przecież nie pójdziesz na pustynię i nie zrobisz tam ogniska, nie zapalisz, chociaż teoretycznie może tak. I będziesz się z drużyną integrować, ale to raczej przy zielonej herbacie. Mi się wydaje, że to nie czas na integrację drużyny podczas mundialu, chcesz grać mundial. No. Ja Hiszpanii parę razy musieliście się na nowo zwołać, prawda? Ten mecz o trzecie miejsce. Ale ja się dopuściłem, bo było dobre, że sobie poszli po jakimś tam meczu z Kamerunem na dobre piwo, bo no wiadomo, trzeba to przełamać, żeśmy sobie poszli, wyszli, żeśmy posiedzieli. Natomiast dzisiaj są już inny świat, inna rzeczywistość. Dzisiaj częścią sztabu reprezentacji, czy częścią reprezentacją też żony piłkarzy, prawda? Kiedyś jak myśmy jechali na mundial, to nigdy nie było czegoś takiego, że po dwóch meczach już żony mogą przyjść, mogą być, czy coś takiego. Wytrzymaliście bez nich? No, wytrzymaliśmy bez nich się dobrze. Trzymam dzisiaj wiesz, no, inaczej to wszystko w ogóle wygląda, inaczej ten świat wygląda. No. A tak w Katarze trochę niemożliwe ściągnąć te żony, nie wiem. No pewnie będzie ciężko. Natomiast już sam problem, no, jedziesz na Mistrzostwa Świata, które w całym twoim długim życiu może się raz zdarzyć być na Mistrzostwach Świata, możesz walczyć o medal, no to według mnie, no, jak to się mówi, można trochę się celibatu. Można się poświęcić ten celibat 30 dni, myśleć tylko o tym, żeby grać dobrze, dobrze w piłkę, czyli to świat się zmienia. No. No, ja wiem, że się zmienia, ale chcesz powiedzieć, że dzisiaj piłkarze są bardziej, no, nie powiem zniweściali, bo to złe określenie, ale mają więcej pretensji do życia po to, żeby tej grze żony też były elementem ich grania, piłkarze, żeby się nie poświęcić. Dzisiaj piłkarze są celebryci na pewnym etapie. Tak. Są przygotowani do życia na pewnym poziomie, że wiele rzeczy im się należy. Dzisiaj piłkarze jeżdżą prywatnymi samolotami. No inaczej to wygląda. Oczywiście, żeby to było jasne. Żadnych pretensji. Świat się zmienił. Piłkarze mają do tego pewnie. Ja dzisiaj jakby był piłkarzem, robiłbym to. To samo. To samo. Także świat inaczej wygląda. Natomiast no, jak idziemy na mistrzostwa, mi się wydaje, że jak jadę na Mistrzostwa Świata, to nie myślę o tym, żeby spędzić noc z żoną, tylko o tym, żeby wygrać następne spotkanie. Żona ma poczekać w Polsce. No. Oczywiście, poczeka, nic się nie stanie. Nic się nie stanie. No, także, ale to nie jest tylko problem nasz, to jest problem wszystkich. Wielu, to jest problem globalny, problem na całym świecie. Natomiast no, Mistrzostwa Świata w Katarze, na pewno w telewizji będą znakomicie wyglądały.
No to są standardy tak już opanowane, że cała, że tak powiem... HD pokażą na cała ceremonia i całe... W 4D. Wszystko to, co się dzieje na boisku, nie wiem, 32 kamery i tak dalej, będziemy wszystko widzieli A do Z. Natomiast co się będzie działo wokół mundialu w Katarze, to już jest troszeczkę wielką... Nie wiadomo. Nie wiadomo, bo gdzieś przeczytałem, że na przykład Katar ma około 32 tysięcy łóżek w hotelach, a podobno tam się chce wybrać około 200 tysięcy turystów, czy coś takiego. Do tego jeszcze podobno mają robić jakiś most powietrzny z Dubajem, że niektórzy będą siedzieli w Dubaju, no tylko dojeżdżali rano jak taksówki, prawda? Wieczne. Dojeżdżają, pojadą na mecz, będą wracali, no ale to będzie tam jakiś chaos. Nie wiem, no wiadomo, co lubią robić kibice po meczu. Wiadomo. Wiadomo. Zobaczymy, jak to się tam wszystko... Spacer po pustyni, nie wiem, i jakieś tam... Nie wiem. Przecież nikt tam nie wprowadzi, nie zniesie prohibicji, bo wiadomo, że tam jest z tym duży problem. Jest to wielki eksperyment Gianniego Infantino chyba. Czy powiedziałeś mu kiedyś, Gianni, co ty zrobiłeś? Miałeś to okazję? To nie tylko Gianniego, bo ktoś na to... Ktoś na to głosował, to chyba jeszcze nie były czasy Gianniego, który... A, jeszcze. No, to nie, chyba... To nie, to chyba jeszcze był... No nie będę go oskarżał, no ale konsekwentnie to... Ja bym tutaj, nie wiem, oskarżać to nikogo nie chcę, natomiast no, trzeba jasno powiedzieć z całym szacunkiem, że Katar nie spełniał podstawowych rzeczy, bo mundial powinien być rozgrywany na przełomie czerwca i... Lipca. Dostali mundial, zmienić to dla dobra zawodników, to jest bardzo dobrze, że gramy w listopadzie, no ale miejmy nadzieję, że to jest, że dwa razy był taki mundial, pierwszy i ostatni, że gramy w listopadzie, bo uważam, że mundial powinien być zawsze grany na przełomie czerwca i lipca. A Polacy w takich beznadziejnych okolicznościach czasami umieją dobrze zagrać. No, szukam pozytywów. My zawsze na jesieni, najlepszy miesiąc w historii polskiej piłki zawsze był październik. Październik, tak jest. W listopadzie już to nie wiadomo jak wygląda, a w grudniu nikt nie grali. Nigdy. W grudniu zobaczymy, czy my w ogóle do grudnia dożyjemy tam w tym Katarze, bo my gramy 22, 26 i chyba 30. Chyba tak. 30. Czyli do grudnia musimy najpierw dojechać. Zobaczymy, jak to się skończy. No, mimo wszystko tak na koniec. Najważniejsze, żebyśmy jeździli na wielkie imprezy. To jest najważniejsze. Powiedz, jak jest moje zdanie, że jak na wielką imprezę do Kataru jadą 32 drużyny, wchodzą do dyskoteki. Najsłabsi wyjdą do dyskoteki o 12. Ci lepsi gdzieś o 2, a najlepszy wyjdzie z dyskoteki o 5 nad ranem. I się kończy dyskoteka. Od następnego dnia wracamy do ligi i znowu są eliminacje do Mistrzostw Europy. Najważniejsze jechać na Mistrzostwa Świata, zakwalifikować się, bo tam jest najwięcej kasy, tam jest najwięcej, że tak powiem, pieniędzy, które niestety służą federacjom do tego, żeby budować piłkę na terenie własnego kraju. I to jest najważniejsze, żeby być obecni na wielkich imprezach. I na koniec pytanie o Twittera. Jaki stan pogodowy? Strefa stanów wysokich, średnich, niskich? No nie muszę powiedzieć, tak się, ja się zastanawiam, bo to jest, ja ci powiem, to jest z Twitterem to jest takie same gadanie jak z tą Łotwą. Aha. Jak z tą Łotwą, bo ja mówię, z Łotwą to i Szwedzi zremisowali, i Turcy przegrali, i Niemcy zremisowali, myśmy przegrali 1-0, mogliśmy wygrać 3-1, ale Łotwa, to nie piłkarze. Guzik, prawda, Łotwa wtedy to była dobra drużyna. Ja myślę, że Łotwa to wcale nie była taka drużyna gorsza niż na przykład ci, z którymi polskie drużyny klubowe podpadały w europejskich pucharach i się nie zakwalifikowały do rozgrywek europejskich. Natomiast Twitter to jest jakiś sposób komunikacji ze światem, sposób komunikacji ze światem. Ja się czasami bardzo dobrze... Odnajdujesz w tym? No bardzo dobrze się... I nie zwolnisz tempa? To znaczy, ja tempo w ogóle zwolniłem, bo ja w ogóle, wydaje mi się, że jakby ktoś zastanowił się na tym, to jestem tym, który najmniej klika, że tak powiem, z wielu tysięcy ludzi od, że tak powiem, o jakimś standardzie, którzy są znani. Natomiast my żyjemy jakimiś tam utwierdzeniem, przekonaniem. Poza tym pojawiło się w naszej rzeczywistości bardzo wiele hejtu, trollów, ludzi takich, którzy chcą uzależnić ciebie poprzez różne wpisy, więc mnie to w ogóle ziemi, ani praży. Ponad milion followersów, no to jest, wiesz, to jest... No i bardzo dobrze. Ale wiesz, od czasu się bawimy, od czasu coś szczypiemy. Tam. To znaczy szczypiemy, no szczypaj w życiu, to jest, wiesz, to też trzeba umieć inteligentnie kogoś szczypnąć, czy gdzieś tam szczypnąć, ale z dozą prawdy, to... Ale wiesz co, widziałem 1 listopada twoje zdjęcie grobu twoich rodziców. Oczywiście. Ładnie, pięknie wpisane, jest klimat święta.
podpisy, które tam widziałem, ja rzadko wchodzę, no nie chciałbyś tego widzieć. To jest jakiś idiotyzm. To w tym momencie wychodzę z Twittera i mówię, nie ma mnie tam, bo to jest, żyję w dżungli, nie obrażając zwierząt. No ale na dżunglę nie ma co zwracać? Na dżunglę i dżumę nie. Na dżunglę i dżumę nie ma co zwracać? Uwagi. Uwagi. No u nas ten procent jest dość wysoki, tak zwany, powiedziałbym, głupoty i idiotyzmu jest dość wysoki. Czyli nic się nie zmieniłeś. Twardy... I nie ma co się uzależniać od tego. O właśnie, żeby mieć dystans do tego, to jest najważniejsze. Absolutnie. Dobra, chyba wszystko. Przegadaliśmy ponad godzinę. Dawno tak, żeśmy długo nie rozmawiali. Chociaż przez 9 lat się nazbierało, co? Współpracy w PZPN-ie. Trochę jest. Ile telefonów? Żeśmy przeżyli wiele przyjemnych chwil. Mieliśmy dużo rozmów telefonicznych, na pewno dużo więcej niż 711. Kiedyś sobie wyliczyłem, że z Wachowskim podczas jednego roku rozmawiałem około 3000 razy. Z Łukaszem, sekretarzem generalnym, tak? Dzisiaj sekretarzem, wtedy dyrektorem Departamentu Rozgrywek, bo jak sobie naliczymy tam, wiesz, na dzień 5-6 razy pomnożone przez 365. Z 2000 tam, było gdzieś. No, nawet i więcej, coś takiego. No to faktycznie, gdzieś to jest zapisane. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. Za rozmowę. Naszym gościem był Zbigniew Boniek.